Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Niektórzy wiedzą, że od kilku tygodni prowadzę taki kanał YouTube, który jest poświęcony dermatologii, w tym w szczególności chorobom włosów i skóry owłosionej głowy, również trichoskopii. Także jeżeli kogoś z Państwa interesuje ta tematyka, to sugeruję rozważenie subskrypcji pod ekranem. Natomiast zostałam poproszona kilka dni temu o to, żeby część odcinków nagrać również w języku polskim, co niniejszym czynię. I zaczynam od takiego tematu, który jest związany z ryzykiem infekcji wirusowych u osób leczonych cyklosporyną. Zaczynamy. Cyklosporyna jest lekiem bardzo dobrze znanym w medycynie, stosowanym od ponad 40 lat. W dermatologii stosujemy cyklosporynę głównie w leczeniu łuszczycy i atopowego zapalenia skóry, ale też jest wiele innych chorób dermatologicznych, w których ten lek jest stosowany, w tym w łusieniu plackowatym, w piodermie skorzelinowej i wielu innych chorobach dermatologicznych. Inspiracją do nagrania tego krótkiego filmu jest to, że od kilku tygodni wielu lekarzy otrzymuje telefony od swoich pacjentów z pytaniem, czy to jest bezpieczne, żeby stosować cyklosporynę w czasie pandemii COVID-19. Zanim odpowiem na to pytanie, powiem krótko o takiej grupie białek, które się nazywają cyklofiliny, a głównie cyklofilina A, poprzez które cyklosporyna oddziaływuje na organizm. Cyklofilina A jest takim białkiem, które ma duże znaczenie w rozwoju chorób zapalnych skóry, ale również ma bardzo istotne znaczenie dla przebiegu wielu innych chorób. Wykazano, czy cyklofilina, która jest takim białkiem docelowym dla cyklosporyny, nie tylko wpływa na przebieg chorób zapalnych czy chorób autoimmunizacyjnych, ale również może mieć wpływ na przebieg takich chorób jak astma, niektóre choroby nowotworowe, miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, choroba Alzheimera, niektóre choroby bakteryjne, a przede wszystkim w kontekście tego, o czym mówię dzisiaj, może mieć wpływ na replikację wirusów, w związku z czym oddziaływanie przez cyklosporynę na cyklofilinę A będzie miało jednocześnie wpływ na przebieg choroby zapalnej, takiej jak łuszczyca lub atopowe zapalenie skóry, ale jednoczasowo będzie wpływało również na przebieg chorób wirusowych. Istnieje bardzo mało danych na ten temat, jak cyklosporyna wpływa na przebieg chorób infekcyjnych. Niemniej jednak wydaje się, że są takie choroby zakaźne, a szczególnie wirusowe, na które cyklosporyna będzie wpływała korzystnie czy terapeutycznie, a inne, na które będzie wpływała niekorzystnie, ale też są takie choroby, dla których dane literaturowe są sprzeczne i tutaj nie ma zgodności poglądów co do tego, jaki cyklosporyna będzie miała wpływ na przebieg tych chorób. Wydaje się dość dobrze udokumentowane, że są dwie choroby, czy dwa rodzaje infekcji, na które cyklosporyna będzie miała korzystny wpływ na przebieg. To jest wirusowe zapalenie wątroby typu C, jak również infekcje koronawirusa. Kilka dni temu ukazała się taka praca na temat stosowania cyklosporyny u pacjentów chorych na łuszczycę, częściowo też na atopowe zapalenie skóry w czasie pandemii we Włoszech. W tej analizie wzięto pod uwagę 130 pacjentów, z tego 4 osoby miały kontakt z osobą chorą na COVID-19. Wśród tej grupy dwie osoby rozwinęły COVID-19, ale o łagodnym przebiegu, natomiast dwie osoby nie miały objawów i miały negatywny wynik badania. Oczywiście z tej pracy trudno jest wyciągnąć jakieś jednoznaczne wnioski, niemniej jednak ona wskazuje, że w tym przypadku nie było takiego przebiegu COVID-19 o ciężkim przebiegu. Natomiast w literaturze pojawia się coraz więcej artykułów, które mówią, że cyklosporyna poprzez ten hamujący wpływ na replikację koronawirusów może mieć teoretycznie korzystny wpływ na przebieg COVID-19. Trwają
Prowadzono nawet badania nad stworzeniem takich pochodnych cyklosporyny, które utrzymają to działanie przeciwwirusowe cyklosporyny, natomiast byłyby pozbawione działania immunosupresyjnego. Wtedy takie leki można by było zastosować w leczeniu chorób wirusowych. Tak więc, opierając się na tych przesłankach teoretycznych, opublikowaliśmy ostatnio taką hipotezę w czasopiśmie Amerykańskiej Akademii Dermatologicznej, która wskazuje, że prawdopodobnie leczenie cyklosporyną jest bezpieczne w czasie pandemii COVID-19. Ale oczywiście zawsze rekomenduję pacjentom, którzy są leczeni cyklosporyną, aby szczególnie rygorystycznie podchodzili do ochrony przed zakażeniem koronawirusem, który powoduje COVID-19, w tym w szczególności do noszenia maseczek. I przypomnę sprzed kilku dni rekomendację WHO nową, która wskazuje, że taka maseczka, aby w ogóle ona miała sens, powinna mieć przynajmniej 3 warstwy i taką rekomendację również przekazuję moim pacjentom. Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam na następne filmy na moim kanale YouTube. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.